Za mną znajduje się pawilon norweski, o który walczymy, żeby został własnością miasta i został porządnie, gospodarnie wykorzystany przez miasto. W związku z tym chciałem Państwa poinformować, że złożyliśmy na ręce prezydenta Zawiły projekt zagospodarowania tego obiektu. Jednym z podstawowych założeń, jeszcze tutaj jest dokument, który określa, znaczy list intencyjny, a wraz z listem jest ten projekt, w którym przedstawiamy zagospodarowanie tego obiektu w taki sposób, żeby spełniał dwie funkcje. Pierwsza funkcja to jest funkcja komercyjna, czyli ma zarabiać na siebie. Druga funkcja to jest funkcja społeczna, czyli w dni powszednie będzie służył dzieciom. Tam będą między innymi kwestie obiadów o bardzo niskich cenach, zagospodarowania czasu wolnego dzieci popołudniami. Także to jest ta funkcja podstawowa dla Ciepliczan. Funkcja komercyjna opiera się na wykorzystaniu tego pawilonu norweskiego. Nazwaliśmy to Norweski Dwór Gościnny. Norweski Dwór Gościnny będzie oferował imprezy zamknięte i to będą imprezy charakterystyczne, nacechowane na przykład historią. To będzie na przykład możliwość realizowania wesel w stylu wikingów, w stylu myśliwskim, szlacheckim, celtyckim. To będą gotowe produkty, które młodzi ludzie, biorąc ślub, będą mogli kupić w całości. Po wstępnych szacunkach określono poziom zysku z tej inwestycji na około 50 tysięcy złotych miesięcznie netto. W związku z tym chcemy te pieniądze zarobione właśnie w sposób komercyjny w dniach od piątku do niedzieli przeznaczyć właśnie na utrzymanie tego obiektu pro publico bono, czyli dla mieszkańców i dla dzieci. A skąd pieniądze na początek na remont tego budynku? Bo obiekt z zewnątrz tego nie widać, no ale wymagałby pewnych nakładów finansowych. Znaczy, my wyszliśmy z założenia, że każdy, ktokolwiek, kto kupiłby ten budynek, musiałby wziąć skądś pieniądze i zwykle jest to kredytodawca w postaci banku albo innej instytucji finansującej. W naszym przypadku możemy również częściowo wesprzeć się środkami unijnymi. Jeszcze mamy taką szansę. Na pewno nie będziemy korzystać z budżetu miejskiego. To jest podstawowe założenie. My założyliśmy, że budżet ma nie dokładać od dzisiaj ani grosza do tego obiektu.